kolejna porcja narzędzi i suwenirów wciągana na dach. Co tam teraz jedzie? Chyba profile i skrzynka narzędziowa. Zgaduj, zgaduda, magiczna kula. Tak. Cześć wszystkim, tutaj Karol z klimatyzacji. Cześć wszystkim, tutaj Karol z klimatyzacji Katowice. Dzisiaj jesteśmy z powrotem w Tychach. Będziemy montować te oto używane agregaty z Mitsubishi. Jest ze mną Adrian. Już jest zadowolony, że będzie występował w dzisiejszym filmie. Będziemy wciągać agregaciki, to znaczy wciągnęliśmy już agregaciki i wszystkie potrzebne rzeczy takim oto bydlackim dźwigiem. Czemu mamy dostać taki bydlacki dźwig? Bo w tym oto miejscu i w tamtym oto miejscu miały stać dwie centrale. My mieliśmy być wrzuceni przy okazji, a okazało się, że dźwig jest specjalnie dla nas. Czy będzie dzisiaj ciekawie? Myślę, że będzie ciekawie. Stoję na dachu hali, która ma 17 metrów. Pomieszczenia, w których mamy montować jednostki wewnętrzne, są dużo niżej. Jak to wszystko będziemy robić? Jak będziemy przymocowywać miedziuchę? A to dzisiaj będziemy pracować z podnośnika koszowego. Będziemy podłączać te oto dwa agregaty. Taka ciekawostka, jeden to będzie agregat od Multisplita, pod którego podłączymy tylko jeden klimatyzator o mocy 2,5 kW. A taka oszczędność. A drugi agregat mamy to klasyczny split 1:1, czyli jednostka wewnętrzna kasetonowa 5 kW i agregat zewnętrzny 5 kW. Zacznijmy od kluczowego pytania. Czy warto instalować używane klimatyzatory? Może spójrzmy na chwilę na tabliczkę znamionową tego urządzenia, które tutaj mamy. Year of Manufacture 2010 rok, końcówka 2010 roku. Przyjmijmy, że to jest nawet 2011, mamy rok 2018. Jest to urządzenie, które ma już 7 czy 8 lat. Pomijając to, że jest ono wykonane na pewno w innej technologii niż obecne urządzenie, jest na pewno bardziej energochłonne niż te urządzenia, które mamy. No sami popatrzcie, nie są to świeżynki. O żadnej gwarancji nie ma tej mowy. Jeżeli chodzi o montaż takich urządzeń, ja ze swojej strony mógłbym dać jakąś gwarancję rozruchową na instalacji, którą wykonałem, czy tam nawet na robotę mógłbym dać dłuższą gwarancję, ale jeżeli chodzi o same urządzenia, no to nie ma co tutaj w ogóle dyskutować. No, dlatego montujemy te urządzenia, bo są jeszcze sprawne. Widziałem też jednostki wewnętrzne, jak od nich wyglądają. Też nie najbardziej bogato. Co chciałem Wam powiedzieć, że no, jak dla mnie nie warto montować takich urządzeń. Nie mamy po pierwsze gwarancji. Po drugie, jeżeli uszkodziłoby się nam coś, jakaś płytka, jakiś zawór czy coś takiego w takim urządzeniu, będzie bardzo ciężko dostać części do czegoś takiego. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda w Mitsubishi, wiem, jak to wygląda na przykład w Rotenso, w Vivaxie, jak to wygląda w LG-ku. Przez jakiś okres czasu, po gwarancji, po wypuszczeniu ostatniej partii danego urządzenia, producent trzyma, przyjmie przez 2-3 lata, producent trzyma części do takich klimatyzatorów. Jeżeli mamy urządzenie, które ma już 8 lat, przyjmijmy, że było produkowane jeszcze z rok czy 2 lata i tak mamy już po tym okresie, po którym możemy się spodziewać, że będzie normalna dostępność części. Niestety jest to urządzenie poniekąd mechaniczne, poniekąd elektroniczne. Elektronika też może dostać jakiegoś szału od pewna, coś takiego może nam się zjarać płyta główna. Wtedy wychodzi nam na to, że naprawa takiego urządzenia, nawet nowszych urządzeń, jest nieopłacalna, bo potem się okazuje, że na przykład koszt wymiany płytki czegoś tam przekracza albo dorównuje kosztowi wymiany urządzenia na nowe, więc robi się to jak najbardziej nieopłacalne. No tutaj mamy jakieś oszczędności, trzeba to będzie założyć. Nie jest to też moja broszka, ja mam tylko zlecenie, trzeba zamontować, no to trzeba zamontować. Pieniądz jest pieniądz. Koszty wykonania całej infrastruktury, czyli położenia kabli komunikacyjnych, położenia przewodów freonowych są dokładnie takie same, jeżeli przyrównamy dwie jednostki, czy starą, czy nową, bo będą to powiedzmy te same średnice przewodów. Raczej bazujemy na podobnych czynnikach, czy to będzie 410A, czy to będzie R32. Raczej średnice dla jednego, dla tego starego i dla nowego urządzenia będą podobne. Raczej będzie to nawet z przewagą korzyści ceny dla R32, bo raczej w niektórych przypadkach nawet są te przewody mniejsze.
pozwala na to czynnik, więc producenci stosują mniejsze przekroje przewodów. No i jeżeli policzymy sobie całą tą zabawę właśnie, cały ten montaż, przecież on będzie wyglądał dokładnie tak samo, albo nawet może być droższy niż nowego urządzenia, bo trzeba coś zdemontować, trzeba odzyskać pewne rzeczy, tak jak nakrętki chociażby. Jeżeli policzymy sobie te wszystkie koszty poboczne, dorzucimy do tego, przydałoby się na przykład takim urządzeniom zrobić serwis, który u nas zaczyna się od 150 zł netto za sztukę. Potem wyjdzie, że ta różnica pomiędzy starym a nowym zaczyna nam się powoli zacierać. I przypominam, na stare urządzenie nie mamy gwarancji, do starego urządzenia nie mamy części i to myślę, że to by było tyle, jeżeli chodzi o wstęp do tego materiału. Ja się zwijam na dół, bo niestety pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, zaczyna padać, a tam mamy większość pracy. Jesteśmy już na dole, jestem na wózku, temperaturka trochę poszła do góry, pode mną znajdują się pomieszczenia, w których będziemy potem montować jednostki wewnętrzne. Nie wiem, czy Wam wspomniałem, ale jednostek wewnętrznych jest niestety na razie nie zamontujemy, gdyż są to urządzenia kasetonowe, nie mamy jeszcze zrobionych sufitów, są to takie urządzenia, które wchodzą w raster zamiast rastra, więc na pewno inwestor będzie chciał tutaj zrobić tak, żeby on był na środku rastra, a nie żeby to było część jednego rastra, część drugiego rastra, więc cała przygotówka plus podłączenie agregatów robimy teraz, a dopiero na sam koniec, jeżeli jak zrobimy już sufity, wrócimy tutaj i założymy jednostki wewnętrzne. Co to jest dość nietypowego w tym rozwiązaniu, że nie mamy zwykłego stropu, tylko mamy płytę warstwową zamiast stropu położoną. Trzeba było zrobić przejście, to wykonaliśmy wczoraj razem z instalacją z kawałka rury kanalizacyjnej. Jak będziemy prowadzić naszą instalację, pójdziemy sobie tutaj po belce konstrukcyjnej. To co tutaj widzimy pomarańczowe to jest wyjście na dach, tu przypniemy pewnie jakąś fałkę do dachu i gotowe. Instalację belki montujemy za pomocą koników, do nich przykręcamy uchwyty i całość wygląda tak. Zrobiliśmy sobie jeszcze syfon, bo już mamy dość duże przewyższenie i żeby nie było sytuacji, że agregat wypluje nam stąd olej, zleci te 17-14 metrów niżej i już nie wróci do jednostek. Nie wiem jak to jest w Mitsubishi, ale taki głupochrą chciałem powiedzieć, ale taki bezpiecznik w postaci syfonu warto wykonać. Powoli zbliżamy się do dachu, koniec naszej drogi, robi się coraz mniej fajnie, trzeba było wózek przestawiać na centymetry, bo jesteśmy już naprawdę wysoko, a ramię nie ma takiego zasięgu. I dotarliśmy do końca, mamy już przewody wyrzucone na dach. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj trochę nam brakuje zasięgu ramienia, więc wygląda jak wygląda. Bardziej się do niego nie dało dogiąć i tak dalej. Grunt taki, że zajęło to trochę więcej niż myśleliśmy, ale możemy już w końcu iść na dach i robić z agregatami. Z dołu prezentuje się dużo zacniej niż z góry. Odległość jednak robi swoje. W środku instalacja jest naprawdę krótka. Mamy tutaj większe pomieszczenie. Tutaj idzie 5 kW, nie wiem po co i dlaczego, ale taki wymysł spokojnie wystarczyłby 3,5 kW, które nawet było na magazynie ze zdemontowanych jednostek, a tutaj pójdzie jednostka 2,5 kW, naprawdę też kliteczka taka mała. Czym się różni zakładanie używanego klimatyzatora od nowego klimatyzatora? Niczym! Niczym, dokładnie tym właśnie się różni. Wisi już, jest przyczepiony za pomocą fałek, które zostały wygięte, żeby to się dobrze trzymało, chociaż taka szpilka będzie przenosiła każda tylko 5 kg, bo jednostka waży około 20, to każda taka fałka, czyli to, jest przymocowana na 8 panheadach do blachy. Trzyma się, można było się spokojnie na tym uwiesić, jest już zakielichowane, można obizolować, skręcać elektrycznie i działać, uruchamiać. Idę do drugiego pomieszczenia. Tutaj niestety sprawy mają się gorzej, trochę to mizerniej wygląda. Odkręciłem sobie miedziuchę z uchwytu, żeby było łatwiej przymocować wszystko. No, wygląda tak, trzeba ruszyć rękami, trzeba szybciej zacząć ruszać rękami, żeby to znalazło się tam i działało. Tak gadamy, że niczym to się nie różni montaż takiego używanego klimatyzatora, ale to jest nieprawda. Trzeba było wykonać profesjonalny
szablon do klimatyzatora, który trzeba było zniszczyć, bo niestety tutaj akurat mamy belkę i nie szło go przyłożyć do sufitu. Jak widzicie, klimatyzator już wisi, rurki są podłączone. Adrian zajął się wyklejaniem odwodnienia. Trzeba to jakoś powoli kończyć. Czy to wygląda dobrze? Klimatyzator ma ile? 8 lat? Chyba, czy jakoś takoś. No niestety jest poszarzały. Nówka sztuka to nie jest. Stan może nie agonalny, ale czy to jest dobre i czy warto taki klimatyzator instalować, to pozostawiam Wam. Teraz będzie złota rada, coś z przybornika małego montażysty kaset. Jeżeli montujecie kasetę i wychodzicie wyjściem, tak jak w tym przypadku, czyli do góry, z kroplinami idziemy do góry, wtedy na tym odcinku od kasety tutaj do góry, do koranka, jest cały czas woda, wypełnione jest to zimną wodą. Otulcie sobie to kauczukiem albo jakąkolwiek inną izolacją termiczną, żeby nie wykraplała Wam się woda. Jaki jest efekt, jeżeli tego nie zrobimy? W tym miejscu będzie Wam spływać, będzie się rosić rurka na zewnątrz, będzie spływać i na kaseton, ten kaseton będzie kapać woda. Będą takie plamy niefajne, albo w ogóle cały kaseton może się rozwalić. Pamiętajcie o tym. Jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli chcecie więcej takich materiałów, ciekawostek z budów i nie tylko, bo robimy różne materiały, kliknijcie sobie przycisk subskrybuj, który właśnie w tym momencie Wam tu wyskoczył. Na razie, do zobaczenia.